Wprawdzie ministerstwo zapowiada, że termin wprowadzenia systemu kaucyjnego od 1 stycznia 2025 roku jest terminem pewnym, to jednak nie tracimy nadziei na refleksję i na to, że co najmniej o rok zostanie przełożone wejście w życie ustawy wprowadzającej system kaucyjny. Ustawa w tym kształcie, jeśli wejdzie w życie, będzie szkodliwa przede wszystkim dla mieszkańców. Widzą to także samorządy i to dla nas bardzo dobry znak, że branża gospodarki odpadami i samorządy, czyli nasz klient, bo my na rzecz samorządów realizujemy usługi, mówimy tutaj jednoznacznie. System kaucyjny od 1 stycznia 2025 to zła wiadomość i droga wiadomość dla naszych mieszkańców. Dzisiejsza debata była bardzo ciekawa, ja ją oceniam pozytywnie. Może nie oczekując na wielkie reakcje, na wielkie rewizje, ale jestem wyznawcą zasady, że kropla drąży skałę i umiejętne przekazanie zarówno uwag, jak i krytyki, jak i również oczekiwań, bo krytykować jest zawsze bardzo łatwo, natomiast formułowanie oczekiwań myślę, że spełniło ten zakres dialogu, jak również wypełniło tę kwestię pozytywnego oddziaływania na ostateczne rozwiązania. Myślę, że i postępowanie resortu, jak i nasze służy tylko i wyłącznie jednemu. Oby było lepiej, racjonalniej, mądrzej, no i również taniej. Podstawowym problemem ustawy o systemie kaucyjnym jest to, że jest ona wprowadzona u nas w tej chwili przed rozszerzoną odpowiedzialnością producenta. Opowiadamy się jako Izba za najpierw wprowadzeniem ROP-u, a później za systemem kaucyjnym. Nie jesteśmy przeciwni systemowi kaucyjnemu, ale systemowi kaucyjnemu po ROP-ie. Jesteśmy za tym, aby umożliwić, jeśli chodzi o systemy kaucyjne, najnowocześniejsze rozwiązania dostępne w tej chwili na rynku, również digitalne. Jesteśmy za tym, aby system kaucyjny nie powodował wzrostu kosztów dla mieszkańca. Jesteśmy za tym, żeby system kaucyjny uzupełniał wraz z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi system ROP-owski, a tym samym nasz cały system gospodarki o obiegu zamkniętym.